Badanie proktologiczne, per rectum. Badanie proktologiczne, per rectum. Badanie per rectum na L-Y do rutynowych czynności badania lekarskiego, Shutterstock. Badanie per rectum to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w ginekologii, urologii oraz proktologii. Pozwala ono ocenić m.in. debugo kanału odbytu, napicie mi, niezwieraczy oraz zawarto wiadba odbytnicy. Reklama. Dowcz do nas na Facebooku. Teoretyczne i techniczne podstawy badania proktologicznego, per rectum. Jest to badanie odbytu palcem poprzedzone oglądaniem i badaniem okolicy odbytu przez dotyk. Czemu SBU-Y badanie proktologiczne, per rectum? Jest jednym z elementów badania przedmiotowego. UMO-Liwia ocen odbytu, kanału odbytu i odbytnicy. Mokreska na równie kreska zbada nasz DS siaduj C z odbytnic. Powierzchnia tylna odbytnicy graniczy z kocikszy kreska owi guzicz, boczna z zachybkami otrzewnej i petlami jelita KR tego lubesic. Powierzchnia przednia odbytnicy UM kreska czyzn przylega do dna pęcherza moczowego, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych i do tylnej powierzchni gruczołu krokowego, u kobiet TCZ odbytnicy zsiaduje z tyln powierzchni macicy i górnym odcinkiem pochwy. Wskazania do wykonania badania proktologicznego, per rectum. Badanie per rectum na L-Y do rutynowych czynności badania lekarskiego. Sposób przygotowania do badania proktologicznego, per rectum. Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Opis badania proktologicznego, per rectum. Badanie mokreska na przeprowadzi w pozycji stojącej, kolankowo-bokciowej, na boku lub kreska C na plecach. Najpierw badajcy ogląda okolicę odbytu pacjenta, badajcy i otrównie kreska dotykiem. Następnie palec chroniony rękawiczk i pokryty, rodkiem zmniejszającym tarcie badajcy wprowadza do odbytnicy. Pokonanie oporu zwieracza odbytu w prawidłowych warunkach jest bezbolesne. Czasem silny ucisk przez odbytnic na koogonow mokreska wywoła ból, nie musi to być objaw choroby. Badajcy opuszk wprowadzonego palca do odbytu, na kakreska DGB bokoci zakryla pewny obwód, aby uzyska informacji ze wszystkich ścian odbytu i odbytnicy. Po wyjściu palca z odbytnicy sprawdza, czy nie ma na nim śladu krwi. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje lignin, aby oczyścić i okolic odbytu. Czas badania proktologicznego, per rectum. Badanie trwa kilka minut. Informacje, które na L-YZG bosi wykonującemu badanie proktologiczne, per rectum. Bóli, widzę okolicy odbytu. W czasie badania K-kreska da odczuwana bolesno. Jak na L-Y zachowywa się po badaniu proktologicznym, per rectum. Nie ma specjalnych zaleceń. Mokreska liwe powigbania po badaniu proktologicznym, per rectum. Badanie mokreska EB powtarzane wielokrotnie u pacjentów w kakreska dym wieku i kobiet si kreska arnych.